architecture. Natomiast niewątpliwie jest tak, że ten rząd na własne życzenie wszedł w spór wszedł wewnątrz polityczny spór amerykański bardzo wyraźnie opadając się po jednej ze stron. Ja nadal zachodzę w głowę, do czego im to było potrzebne. Ja, jak wie pan redaktor, komentuję życie polityczne i politykę zagraniczną, zwłaszcza relacje z Niemcami i ze Stanami Zjednoczonymi nie od dziś. I moja pierwsza reakcja, kiedy Donald Tusk zaczął wypisywać różne rzeczy o republikanach i kiedy Radosław Sikorski tak jednoznacznie mówił o Donaldzie Trumpie, również udzielając wspólnego wywiadu ze swoją żoną, i tak dalej, i tak dalej. Moja pierwsza reakcja była taka, że no przecież takiego kalibru oskarżeń, że tutaj mamy do czynienia z politykiem antydemokratycznym i kimś, kto jest straszliwie niebezpieczny, i też prawda, zarzucanie mu tego, że on chce sprzedać Ukrainę Rosji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, tego typu oskarżenia nie padały z ust Olafa Scholza i Emmanuela Macrona, chociaż oni też nie byli przychylni a padały z ust Donalda Tuska. Padała z ust Donalda Tuska. I ja nie rozumiem, po co to było, bo teraz mamy słabszą pozycję. Teraz mamy, jak to mówią Amerykanie, jest taki ładny amerykański idiom, to have a chip on one's shoulder, czyli że jakby mieć taki płatek czy też łupież na ramieniu i przez to mieć poczucie, że coś ze mną jest nie tak i że ja się muszę w relacji z partnerem jakoś bardziej starać, dlatego że mi brak pewności siebie, że ja mam tutaj coś na ramieniu. I niestety tak będzie teraz polski rząd funkcjonował, no chyba że wymienimy ministra spraw zagranicznych i zastanowimy się nad kimś innym w tej roli. I tak jak mówię, ja nie twierdzę, że Radosław Sikorski jest niekompetentny. On teraz też robi to, co powinien robić w tej sytuacji, podkreśla te kwestie. Czy nie za późno? No, lepiej późno niż wcale, to trzeba powiedzieć po pierwsze, że teraz podkreślanie, jak dystansowanie się do pozycji zajmowanych było, nie było przez swoją własną żonę i podkreślanie tego, co nas łączy ze Stanami Zjednoczonymi, to jest racjonalne zachowanie odpowiedzialnego ministra spraw zagranicznych, to trzeba sobie powiedzieć. Natomiast Stany Zjednoczone są zbyt ważnym partnerem, a Polska jest ważnym krajem, ale wie pan, moi znajomi z Niemiec mówią mi, że nawet na politykę niemiecką, czyli politykę najważniejszego kraju w Europie, bardzo mocno wpłynęły wybory w Stanach Zjednoczonych i one sprawiły, że część tych niemieckich, nazwijmy to elit cienia, czyli tych ludzi, którzy mają duże wpływy, w Niemczech to jest zwłaszcza duży biznes, one zaczęły się zastanawiać, czy nie przyspieszyć wymianę Scholza na nowego kanclerza, na Friedricha Merca najprawdopodobniej. Czy nie szepnąć do ucha liderowi FDP, Christianowi Lindnerowi, który przecież od zawsze był, FDP jest postrzegana jako taki wręcz otwarty reprezentant kapitału i wielkiego biznesu w niemieckim systemie politycznym, żeby się wycofał z koalicji. Przypomnę, że koalicja upadła, kiedy Lindner się wycofał. I znaczy, niedługo może być tak, że jeśli chodzi o taką chemię układania relacji, to Niemcy będą mieli lepszą drużynę do kontaktów transatlantyckich niż my. A przypomnę, że jeszcze niedawno, podczas wojny na Ukrainie, za poprzedniego rządu było na odwrót. I to Niemcy. Mimo że w Waszyngtonie rządzili demokraci, a nie. Mówię to, panie redaktorze, żeby uzmysłowić, że ja rozumiem te argumenty, że jesteśmy suwerennym krajem, nie będziemy układać naszego rządu pod zewnętrznego partnera, tylko że ja jeszcze raz zadaję pytanie, że jeśli są poważne powody, żeby sądzić, że niemieckie elity zaczynają układać swój rząd i przyspieszają wybory po to, żeby mieć lepsze relacje z tak ważnym partnerem jak Stany Zjednoczone, to co my robimy?
Panie doktorze, to już na koniec przejdźmy. To jest odprysk dyskusji, która się toczy i w podcastie Trzech Panów K i będzie się przetaczać przez polską prawicę, ile suwerenności w kontekście, a ile współzależności ze Stanami w kontekście nowej administracji w Waszyngtonie. Mamy te dwie nominacje, powtórzmy jeszcze raz, Tim Walz jako doradca bezpieczeństwa i Marco Rubio jako sekretarz stanu. I powtórzmy wyraźnie, że te nominacje, w mojej opinii, nie wiem jak pana redaktora, powinny na pewno Polskę i Ukrainę cieszyć. Ale to jeszcze jeden element, czy na pewno cieszą Donalda Tuska sytuacja, która dzieje się dookoła. Pan doktor na łamach Gazety Polskiej codziennie napisał taki komentarz, który pokazuje, że są trzy wybory. Były trzy ważne dla polskiego systemu politycznego wybory. Jedne za nami na prezydenta USA, drugie przed nami, drugie i trzecie przed nami, czyli wybory do Bundestagu w Niemczech, spodziewane już na wiosnę, a nie na jesień przyszłego roku. No i polskie prezydenckie także już spodziewane, tutaj nawet pewne, że to będzie maj, najdalej czerwiec, czy początek czerwca. No i pan powiedział, postał tezę, zasugerował, jeżeli dwie z trzech tych elekcji nie pójdą po myśli Donalda Tuska, to obecny system rządów upadnie. Pierwsza już nie poszła, nie wygrała pani Harris, wygrał pan Trump. No i teraz pytanie, co się leży w Niemczech i w Polsce. Jeżeli w Niemczech wygra Friedrich Merz, to co to oznacza dla Donalda Tuska? Ja uważam, że Friedrich Merz nie przepada za Donaldem Tuskiem, chociaż powinno, patrząc na układankę taką partyjną na szczeblu europejskim, to wydaje się, że to nie jest takie oczywiste, dlatego że Olaf Scholz jest było, nie było socjalistą, a Friedrich Merz jest chadekiem, więc nominalnie na szczeblu europejskim jego partia należy do EPP, podobnie jak, czyli Europejskiej Partii Ludowej, podobnie jak Platforma Obywatelska. Natomiast musimy pamiętać, że Merz, i to nie jest moja opinia, wystarczy sobie poczytać, nie wiem, Janisa Varoufakisa, byłego ministra finansów Grecji, to jest opinia, wystarczy sobie poczytać redaktorów Politico Europe, którzy to samo piszą. Donald Tusk ma łatkę merkelisty. To na ile ta łatka jest słuszna i na ile jakby jego merkelizm przekłada się na resetowość i tak dalej, to jakby jest osobny temat, resetowość w sensie resetowość w relacjach z Rosją. Natomiast on ma opinię polityka, który swoją pozycję w Europie zawdzięcza silnemu wsparciu Angeli Merkel. Angeli Merkel już nie ma, jest za to człowiek, którego ona wyrzuciła poza nawias polityki i który będzie teraz czyścił niemiecką politykę i być może również europejską z merkelistów. I to jest właśnie Friedrich Merz. On, kiedy odwiedził Polskę, to spotkał się najpierw z politykami PiS-u, którzy wtedy rządzili. Potem spotkał się z Rafałem Trzaskowskim, a z Donaldem Tuskiem na samym końcu. To jakby taki sygnał mały. Teraz, no, ja też już od jakiegoś czasu piszę, że wybrano, jednym z powodów, dla których powstała ta koalicja, jednym z ważnych haseł, z którymi pan premier Donald Tusk szedł po zwycięstwo wyborcze, to jest to, że nikt nie w Europie nie oszuka, że... I nie ogra. Nie ogra, tak, że nikt mnie nie ogra w Europie, słusznie, że ja przywrócę Polsce jej pozycję na arenie międzynarodowej i znowuż tutaj będę sam siebie chwalił, ale co mi tam? Ja pisałem, że to wcale nie musi tak być na łamach Gazety Polskiej, że może być tak, że ta wielka nadzieja starego liberalizmu zamieni się w taki ostatni, samotny biały żagiel w momencie, kiedy skręci w prawo polityka amerykańska, skręci w prawo polityka niemiecka, będzie mniej stabilna polityka francuska, gdzie ten rząd po prostu jest jak wisienka na galarecie trzęsącej się. I w tym momencie okazuje się, że mamy trudną sytuację wewnątrz polityczną, również wewnątrz ekonomiczną, nie tylko z winy rządu, ale mimo wszystko. I ta cała ta pozycja zagraniczna, osobista zagraniczna pozycja premiera ulega gwałtownej dewaluacji i to na wszystkich frontach. Już
a jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to wiemy, tam wszyscy przytaczali to, co pisał J.D. Vance, to, że podczas wspólnej wizyty, jeszcze za kadencji Joe Bidena, podczas wspólnej wizyty Donalda Tuska i Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych, to jakoś z Donaldem Tuskiem mniej dziennikarzy chciało rozmawiać, on miał mniej spotkań, to zostało odnotowane, on był mniej poważnie traktowany już wtedy, tak? Natomiast teraz jakoś zaproszenie Donalda Trumpa dotyczy tylko prezydenta Andrzeja Dudy powyborcze, no to są jasne sygnały i w tym momencie po prostu per analogiam, patrząc na to, co się dzieje w Niemczech, no na przykład analogiczną partią o analogicznych poglądach, o analogicznej agendzie do niemieckiego FDP jest Trzecia Droga. Więc bardzo szybko, nie z powodu jakiejś teorii spiskowej czy agentów CIA, którzy gdzieś tam coś knują, ale po prostu zaczną sobie zadawać pytanie politycy, którzy mają ambicje, politycy, którzy też chcą coś ugrać w Europie, również politycy z tej koalicji, czemu oni mają być zaszyci wokół z politycznym trupem, tak jak zaczęli sobie zadawać takie pytanie politycy w Niemczech. Tak? I dlatego tym politycznym trupem, i tu będziemy musieli kończyć, jak rozumiem, powoli staje się Donald Trump. Staje się pan premier. I teraz jeszcze tylko powiem, dlaczego on jest... Jeszcze dwa słowa o panu premierze, jeśli mogę, szybciutko, żeby nie było, że tutaj nazywamy go politycznym, tutaj tak kończył. To jest bardzo zdolny polityk i bardzo elastyczny. On wie, z której strony wieje wiatr i dlatego on też na przykład już się ustawia inaczej, jeśli chodzi o politykę migracyjną. Już mówi Bidens, be Bidens, zapomnijmy o tym, co było w polityce transatlantyckiej. Tylko pytanie, jeśli jest się politykiem w tym wieku, z pewnym dorobkiem, no to jest tak jak uprawianie gimnastyki, jak bardzo stary człowiek może się wygiąć, zanim pęknie.